środę, 21 grudnia. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj Kościół obchodzi Dzień Apostoła Tomasza. Hasło tego dnia zapisane jest w 52 rozdziale Księgi proroka Izajasza. O, jak piękne są na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje dobro, ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje. A Ewangelia dzisiejszego dnia zapisana jest w 20 rozdziale Ewangelii świętego Jana. A gdy nastał wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Żydami, tam, gdzie przebywali uczniowie, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie powiedzieli mu: widzieliśmy Pana. On jednak powiedział: jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca w miejsce gwoździ i nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a z nimi Tomasz. Chociaż drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł, stanął po środku i powiedział: pokój wam. Następnie oznajmił Tomaszowi: podnieś tu swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. Wyznał mu Tomasz: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dzisiaj Kościół stawia nam przed oczy apostoła Tomasza, zwanego potocznie niewiernym, a jak słyszeliśmy w dzisiejszym tekście, zwanego Didymos, czyli bliźniak. Znamy go właściwie najbardziej z tego jednego fragmentu. Tutaj jest on postacią centralną. I czemu akurat to w przeddzień prawie że świąt pamiątki Narodzenia Pańskiego? Bo dzisiaj chcemy skupić się na naszej wierze. Co nam jest potrzebne? Jaki bodziec jest nam potrzebny do wiary? A z drugiej strony, jaki bodziec musiałby się pojawić, żeby ta wiara zaczęła się chwiać, żeby zaczęła pękać, może żeby w ogóle uleciała? Zatem na czym i na kim tę naszą wiarę budujemy? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wiemy doskonale, że to wydarzenie obrosło tradycją kościelną, później także i świecką. A tak naprawdę opis ewangeliczny jest dosyć skromny. Panna urodziła, ubrała w pieluszki, położyła w żłobie, a u ewangelisty Mateusza tylko, że Jezus urodził się w Betlejem Judzkim. I czy to nam wystarczy? Czy my z naszej perspektywy potrzebujemy całej tej pięknej, co by nie było, ale otoczki Bożego Narodzenia? A jeśli potrzebujemy, to do czego jej potrzebujemy? Do tego, żeby mieć ten bodziec, impuls do okazywania sobie wzajemnej miłości, dobroci, chociaż czasem te kilka dni w roku? Czy jest to coś, na czym gruntujemy naszą wiarę? I czy dla naszej wiary ważne jest, czy Jezus urodził się w stajence, czy w domu? Ważne jest, czy urodził się za Heroda, czy już za Kwiryniusza? Czy krytyczna lektura tych tekstów, które przecież nie miały na celu dokumentowania wydarzenia, które było spowite tajemnicą dziejów, naszą wiarę jest w stanie podkopać? Co jest dla naszej wiary najważniejsze? I tu możemy powtórzyć za Marcinem Lutrem: wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek z Marii Panny narodzony, jest moim Panem. I to wystarczy. Nie musimy wchodzić głębiej w szczegóły, nie musimy dorabiać sobie historii. Najważniejsze jest, że Bóg posłał na świat swojego Syna, że Słowo ciałem się stało. I musimy uwierzyć na Słowo, temu wcielonemu Bożemu Słowu. To, co oglądamy, piękne stajenki, piękne odtworzenia ludzkich wyobrażeń tej sceny, to, co namacalne,
Na tym nie powinniśmy budować naszej wiary, ale na słowie, tak jak Tomasz, który został zganiony przez to, że potrzebował tych wizualnych bodźców, nie uwierzył swoim przyjaciołom na słowo. Zatem i my, kochani, nie tylko w te święta Bożego Narodzenia, ale każdego dnia naszego życia pokładajmy ufność w Słowu. Na Jezusie koncentrujmy nasze życie, na Jezusie koncentrujmy naszą wiarę i wtedy różne sytuacje, różne krytyczne spojrzenia nie będą w stanie zachwiać naszą wiarą, bo wiemy, co jest jej sednem. To, że Jezus Chrystus urodził się, zwiastował Boże Słowo, zwiastował Królestwo, poszedł drogą na krzyż, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niechaj ta prawda towarzyszy nam każdego dnia. A już teraz w imieniu swoim, w imieniu moich najbliższych życzę Wam radosnych, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego w bliskości przychodzącego Pana, w bliskości Bożego Słowa, która niechaj nas prowadzi po wszystkich drogach naszego życia. Zostańcie z Bogiem.